Cześć. Jakiś czas temu Saatchi Gallery zorganizowała wystawę poświęconą chyba największej ikonie mody, której nazwisko znane jest na całym świecie. Mam na myśli tutaj Coco Chanel. Wystawa o tytule Mademoiselle Prive. Stałam w niebotycznie długiej kolejce, w strugach deszczu, ubrana w elegancką sukienkę typu trochę Chanel, bo była to mała czarna, zupełnie prosta. Chciałam w jakiś sposób oddać cześć ikonie mody i się wystroiłam. Zresztą nie tylko ja, bo dużo dziewczyn stojących w tym deszczu za mną również przywdziało na siebie swoje fajne stroje i swoje jakieś eksperymenty modowe. Wystawa poświęcona Coco Chanel w Saatchi Gallery trwała jedynie 2 tygodnie i z tego, co się dowiadywałam, bo pytałam się ludzi z obsługi, to dzień w dzień były właśnie takie kolejki. Cała Saatchi Gallery została zamieniona w dom, w intymne miejsce poświęcone Coco Chanel. Wszystko to zorganizował przyjaciel i kreator mody. Równocześnie przyjaciel Coco Chanel, Karl Lagerfeld. Co więcej, Karl Lagerfeld zrobił zdjęcia gwiazdom filmu, gwiazdom sceny, ludziom, kobietom znanym w biżuterii zaprojektowanej przez Coco Chanel. Ale o tym za chwilę. Co ciekawe w wystawie, jak weszłam, no to takie trochę zdziwienie, bo taka duża, jasna sala, i słychać czyjeś kroki, a to w tle schodziła właśnie Coco Chanel, a mianowicie nie tyle Coco Chanel, co animacja złożona z jej szkicu, z jej rysunku. No i schodziła, witała wszystkich gości, że wita na swojej wystawie. Wszystko było zrobione w formie szkicu. Co ciekawe, ja tutaj dostrzegam sugestie i tak jakby takie trochę nawiązanie do takiego ciekawego epizodu z życia Coco Chanel, ponieważ ona nigdy nie rysowała, była najsłynniejszą projektantką na świecie, ale nigdy nie tworzyła rysunków. Wszystko, cokolwiek tworzyła, szyła i projektowała jakieś tam pierwsze poprawki na samym modelu, na samej modelce, bądź to manekinie, bądź żywym człowieku. A tutaj wita nas właśnie szkic, właśnie rysunek. No i to takie ciekawe, wchodzimy i takie dla mnie zaskakujące powitanie, bo przyznam, że myślałam, że zobaczę jakieś jej zdjęcie albo coś w tym stylu. Cała wystawa jest podzielona na kilka części. Pierwsza część to taki buduar, widzimy kolekcję kapeluszy zaprojektowanych przez Chanel. Widzimy lusterko, widzimy, co my tam jeszcze widzimy? Widzimy jakieś tam jej zdjęcia i pierwsze próby logo Chanel. Druga część to produkcja najsłynniejszego zapachu świata. Mam na myśli Chanel No. 5. To chyba nazwa perfum, o których nie muszę mówić za wiele, bo chyba każda kobieta na pewno o nich słyszała. Dla mnie osobiście zapach jest trochę za ciężki, nigdy go nie używałam. No, ale być może nie robiłam tak, jak robiła Marilyn Monroe, bo Marilyn Monroe podobno szła spać ubrana jedynie w kilka kropel Chanel No. 5, więc kto wie, może powinnam spróbować, może wtedy zapach będzie mi odpowiadał. Cała produkcja, przedstawienie produkcji tego zapachu jest ukazane dla tych, którzy oglądają wystawę w zupełnie oddzielnej sali. Z tego, co się dowiedziałam, no to na ekspozycji są przedstawione oryginalne buteleczki sprzed wielu, wielu lat i taka pierwsza buteleczka, która w ogóle wyszła z logiem Chanel. Widzimy kadzie, które rozprzestrzeniają ten zapach delikatnie, które się otwierają, które się zamykają, mają różne kolory. No to takie ciekawe, bo przenosimy się tak jakby w taki trochę inny świat. Co jeszcze na wystawie?
Przede wszystkim materiały, z których Coco Chanel projektowała. Musimy pamiętać, że Chanel to osoba, która wyzwoliła kobiety z gorsetu, która zaczęła produkować i zaczęła projektować ubrania użyteczne do codziennego noszenia, tak żeby kobiety czuły się swobodnie, wygodnie, a miały czym oddychać. I przechodzimy właśnie przez taki tunel zrobione z materiałów różnego gatunku. Możemy sobie dotknąć tych materiałów, możemy sprawdzić ich fakturę. To jest takie ciekawe, bo to jest takie trochę obcowanie, jakbyśmy były trochę w tym zakładzie krawieckim, w tej pracowni, w której ona spędzała tyle godzin, w której spędziła praktycznie całe życie. Co jeszcze widzimy na wystawie? Biżuteria. Warto zwrócić uwagę na to, że Coco Chanel trochę zmieniła pojęcie biżuterii, bo sama wychodziła się z nizin społecznych, wychowała się w sierocińcu. Dopiero później jakoś tak los nią pokierował, że znalazła kogoś, kto zainwestował w jej karierę, w jej talent. No ale jak była małą dziewczynką, jak była nastolatką i bardzo młodą kobietą, no to tą biżuterię mogła podziwiać co najwyżej na szyjach bardzo bogatych i zamożnych dam. I kiedyś jak czytałam jej biografię, to ona napisała coś takiego, że chciała, żeby każda kobieta mogła poczuć się damą i dlatego zaczęła projektować sztuczną biżuterię. Sztuczną, ale oczywiście też nie tylko sztuczną. Chciała, żeby te jej słynne kostiumy, słynne dzienne ubrania miały biżuteryjne wykończenia, to znaczy jakieś ładne guziki przy mankietach, żeby zdobił je mały sznur pereł albo jakichś sztucznych, błyszczących kamieni. W każdym razie, żeby to było użyteczne i dostępne dla kobiet na co dzień. Na wystawie Mademoiselle Prif widzimy jej prawdziwą, oryginalną biżuterię. Jak wejdziemy do jednej z ostatnich sal, gdzie prezentowane są suknie projektu Chanel, mamy okazję podziwiać prawdziwe diamenty, które no naprawdę robią wrażenie, zwłaszcza na kobietach. Tam panie przystają, robią sobie zdjęcia. No i to tak jest trochę, przyznam, że sama czułam się muśnięta luksusem, bo to takie fajne poczuć. Poczuć się w otoczeniu czegoś tak ekskluzywnego, takiego posz. Co mi się nie podobało, to zabrakło mi takiego klasycznego garnituru, klasycznego kostiumu i klasycznej małej czarnej na tej wystawie, ponieważ zebrano tam suknie koktajlowe, suknie wieczorowe, wszystkie oczywiście projektu Chanel, a zabrakło tego, z czego tak najbardziej zasłynęła, no bo ja na przykład, jeżeli myślę Coco Chanel, no to od razu włącza mi się żarówka, aha, mała czarna. No i tego tak trochę zabrakło, było wiele innych sukien, chyba jednak sukien. I tylko, że wszystko było w takich bardzo ciemnych pomieszczeniach. Oświetlenie było skierowane głównie na biżuterię, a tak średnio było widać te suknie, a to mimo wszystko Coco Chanel słynęła jednak z ubrań. Klamrą, która kończy wystawę, dla mnie taką klamrą jest pokój Karla Lagerfelda. Jest to miejsce, w którym projektant umieścił własnoręcznie, osobiście robione zdjęcia w jego własnej konwencji, w których znane kobiety, znane aktorki, również piosenkarki, bo jest tam też między innymi zdjęcie Rity Ory, z takich słynniejszych aktorek, no to
Mamy tam chociażby Kristen Stewart ze słynnego Zmierzchu, czy chociażby Julianne Moore. Wszystkie te kobiety są ubrane w biżuterię marki Chanel. Oczywiście nie tylko w biżuterię, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że to są jakieś porno zdjęcia, tak? Ale są to bardzo eleganckie, bardzo zmysłowe zdjęcia tych kobiet w biżuterii marki Chanel. Dla mnie to jest ciekawe, bo kobiety, jednocześnie przyjaciółki znanego projektanta, to kobiety bardzo silne, bardzo zdecydowane. Nie znam ich osobiście, ale z tego co wiem o ich drodze twórczej, albo na przykładzie filmów, w których zagrały, są to kobiety takie pewne siebie, które mają jasne cele, które wiedzą czego chcą. I to taki trochę chyba hołd oddany słynnej Coco Chanel, że właśnie w obiektywie Karla Lagerfelda znalazły się kobiety tak silne jak sama projektantka. Jedyne czego mi trochę zabrakło w tym pokoju Karla Lagerfelda to odrobinę światła, ponieważ zdjęcia są bardzo ładnie podświetlone. Błyszczy w blasku reflektorów ta cała biżuteria, prawdziwe diamenty, to warto dodać, ale same suknie, ciemne suknie wieczorowe projektu Chanel są takie trochę stłumione, przytłoczone tą biżuterią, no ale to tylko taki minus. No i co? I to chyba wszystko, co mogę powiedzieć na temat wystawy Mademoiselle Prif. Niesłychanie było to przyjemne dla mnie uczucie i fajnie było się na taką wystawę wybrać. I co Wam mogę polecić? No, śledźcie strony, w których pisze się o eventach, o darmowych wystawach, o jakichś ciekawych wydarzeniach, no bo naprawdę warto. Trzymajcie się ciepło, serdecznie Was pozdrawiam i ściskam. Do następnego razu.